Cześć kochani, z tej strony Soska Scarlett i ja Was zapraszam na kolejny odcinek studieciaków dzieciaków na moim kanale. Dawno nie było, ale powoli kończymy już tę serię, więc trzeba chyba się zabrać do tego, nie? I nagrywać coraz więcej. Mam nadzieję, że odcinek będzie się Wam podobał. Pamiętajcie o zostawieniu łapek w górę, o odwiedzeniu wszystkich social mediów, które znajdziecie w opisie. I oglądamy. Dzień dobry kochani, witam się z Wami jeszcze raz. Przed nami Scarlet, która. Urodziny były, nie? Urodziny Karoliny, stąd ten tort tutaj. Pakujemy tort do lodówki. Oczywiście, że pakujemy. Ej, jej, 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 Do lodówki, no. I zaczynamy grę. Właściwie rzecz biorąc, nie wiem, co my będziemy dzisiaj tutaj ogarniać. Tak, właściwie to w ogóle nie wiem, co my możemy tu ogarniać. Znaczy, na pewno wyślemy Scarlett zaraz, żeby usnęła sobie dziewczyna, ale podasz kolację jeszcze. Zrób klopsa po włosku i powiem wam, że coś by wypadało z Karoliną. Porobić Karolina, ty się tak średnio czujesz. Korzystaj z toalety? Nie korzystaj, skorzystaj sobie dziewczynko ma. Weź sobie jeszcze tutaj taki prysznic. I widzę, zabawa tutaj kuleje. Powiem wam tak, no koncepcji większej nie mam na tego gameplaya. Nagrywam sobie, bo dawno w sumie Scarlet się nie pojawiała, chciałabym ją skończyć, stąd też ten. nagranie. <laughs> nie, no nie, że wiecie, nie, że na siłę, tylko naprawdę dawno jej nie było. Coraz rzadziej ją nagrywam. Im bliżej końca, tym coraz rzadziej nagrywam Scarlet. Jest tu gdzieś jakiś kosz? Nie masz kosza w domu? To z lewu wpakujmy. <laughs> no i coś jeszcze miałam wam powiedzieć, znaczy muszę się rozegrać, dajcie mi chwilę. Ponieważ muszę się w ogóle też ogarnąć, co my tutaj mamy. Osiągnij drugi poziom jednej umiejętności, praca domowa nie zaczęte, wtorek. Dobra, to ty będziesz dorosłą do piątku i gdzieś tak mniej więcej już będziemy kończyć, nie? Bo ile ci, ci potrzeba trzy dni, mniej więcej. Wyczyść jeszcze to. Patrzę, czy się nagrywam? Tak nagrywam się pięknie, mi się gdamię koło mnie, ale go nie będziecie widzieć. Byleby tylko się dźwięk gry też nagrał, bo to też jest ważne. Scarlet, rób Klopsa, i właściwie rzecz biorąc, będzie tutaj mały problem. Mały problem z tym, że no nie ma dzieci, nie ma co robić. Chyba, że odwiedzimy jakieś faceta, pójdziemy na randkę, tylko znowu nie mam galerii. Nie mam galerii, ponieważ nie mam połączenia z internetem. Więc no, chyba, że nie, no, możemy zaprosić w sumie kogoś. Login błędu, wiem, że mamy. Mamy stare mody, tak bardzo stare, bo to jest dwuletnie mody, to naprawdę są stare. Weź sobie porcje. Powinnam je pousuwać, te mody, wszystkie stare. A Scarlett ma na sobie dużo starych modów, przynajmniej w pierwszym stroju, ponieważ go chciałam zachować. Ty nie śpi, kochana, weź sobie porcję Jesteś głodna, z mamą sobie porozmawiasz. Twoja mama może jeszcze by do kogoś zadzwoniła, ale widzę, że. Ktoś mnie męczy SMS-ami, więc jeszcze sobie to sprawdzę. W sumie nic takiego ważnego. O, dobrze, żeby nie wiecie, kto do mnie napisał. I Skarletunia, pójdziesz spać czy zabawa? Zabawa. Ej, dobra, to zrobimy tak. Jedźcie sobie popływać. A co? Skocz do basenu na główkę. Karolino, ty jak zjesz tego klopsa, skoczysz do basenu, przewrót w tył. Mam nadzieję, że to uda Ci się. I będziecie... Się bawić, tylko to sobie przyspieszę, żeby dziewczyny w miarę szybko nam tutaj zeżarły swoje obiady. Scarlet zawsze mi tak gra troszeczkę bardziej muli, ale od kiedy jest tylko z nami, Karolina jest dużo lepiej, Patrzcie jak Karolina. Jakby ktoś nie widział, Karolina miała urodziny w poprzednim gameplayu, więc zapraszam do obejrzenia oczywiście też poprzedniego gameplaya, jak jesteście ciekawi. Przerabiania, chociaż chyba nie było pokazane przerabianie. <laughs> Ale nie, fajny był, fajny był odcinek. <laughs> Polecam kochani. Wrzucamy klopsy. Ej, 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 tak. Karolina, przyśpiesz sobie i zlam sobie i nie oglądaj jak Scarlet zrobiła yy, skok. Skok na główkę, Scarlet, proszę cię jeszcze raz, bo my chcemy wszyscy zobaczyć, jak to ci wyjdzie. W tym czasie Karolina już się tutaj zbiera, tylko jeszcze po sobie posprząta. Dzięki Karolina, fajna z ciebie laska, że sprzątasz po sobie. Twoja mamusia nie musi. Scarlet, to są twoje ostatnie chwile w tym gameplayu. Już nie rodzisz dzieci, nic nie robisz. U, jak ładnie. Jestem jeszcze ciekawa tego przewrotu w tył. Mam te trampoliny, mam ten basen, na nich tutaj nie pływał. Jedynie to, to te kolumny są denerwujące, że one tak dryfują w powietrzu, ale jakoś tak nigdy nie mogę się zmusić, żeby te kolumny tutaj wbić w tą ziemię. One takie są kolumny na wodzie. Jak ktoś nie widział, jak dom wygląda, może ja wam pokażę. Bo Speed Build tego domu też się znajduje oczywiście na moim kanale. Domek jest mojego autorstwa i jestem z niego dumna, jak zresztą z wszystkich domów Scarlet. Scarlet to ma chyba największe i najlepsze hawiery w tym, we wszystkich gameplayach na moim kanale, nie? I tak, brawo Karolina, znowu gdzieś śmignęłaś. A ty miałaś pływać, dziecko. O, no właśnie, tak. Zlamiłam, zlamiłam, zagadałam się, zlamiłam i to by było na tyle. Ty to wiesz co? Nie śpi w pokoju dziecięcym, tylko idź do pokoju nastoletniego. Tą lampkę tutaj wyłączymy, bo jest nam niepotrzebna. I dobra, no widzimy się w takim razie rano. Godzina piąta rano, będziemy budzić już Karolinę. Karolina, jak zwykle, musisz się wysiusiać, wziąć prysznic, weźmiemy ci coś do jedzenia, żebyś sobie zeżarła przed szkołą. Tylko co mamy tutaj fajnego. No tego Klopsa. Klops mam nadzieję, że ci smakował i siądziesz sobie przed telewizorem i pooglądasz, ponieważ to będzie taka najszybsza metoda, żeby zaspokoić jej potrzeby. Bo ona i sobie zje, więc zaspokoi potrzeby głodu i przy okazji oglądnie sobie telewizję, więc zabawa. Więc to jest przyjemne, spożyteczne, nie marnowanie czasu. Natomiast Scarlett też musisz wstać. Ty masz tutaj wannę i wiecie co? Scarlet niech sobie machnie jakąś taką kąpiel relaksacyjną. Tylko jako. Weź kąpiel z dodatkami, kąpiel na przykład z płatkami róż. Potem też sobie coś zjesz. Ale przecież, no w sumie ona nie miała żadnych jakichś takich wygód większych w gameplayach. Zawsze tylko rodziłaś, rodziłaś, więc dzisiaj wiesz. Na luzie, Scarlet, niczym się nie musisz przejmować. O, czy w ogóle Karolina ma odrobioną pracę domową, czy nie? To jest rzecz, która mnie bardzo tutaj zastanawia. Nie, to Jezu, to zjesz klopsa, poglądasz telewizję, odrabiamy pracę domową. Scarlett Ci pomoże, żebyś jeszcze przed szkołą ją odrobiła. No nie może być. A potem jak wrócisz, będziesz musiała się uczyć jakiejś umiejętności, ale my w tym czasie będziemy się ogarniać z jakimś kolesiem, jakiegoś sobie tutaj ogarniemy. Ach, Scarlet wypoczywa. Poczywaj, wypoczywaj. Właśnie o tych modach mówiłam, że one są stare. Ta fryzura i ta bluzka, bo jeżeli nie kojarzyć, możecie nie kojarzyć, bo ta seria jest od dwóch lat na moim kanale, Matka Boska, To są to pierwsze rzeczy, w których Scarlet została stworzona. Ja nie zmieniałam nic w jej pierwszym stroju. Cały czas wygląda tak, jak wyglądał, kiedy pierwszy raz się pojawił na kanale, więc pojawił ten gameplay oczywiście na kanale, więc no. Taki miałam koncept i to dotrwało. Tu sobie weźmiemy jeszcze porcję. Powiem Wam szczerze, że długo myślałam na tą serię, w sensie dosyć nie ją lubię prowadzić, że jest taka długa. Te 50 dzieci można powiedzieć, że to jeszcze nie jest taka jakaś ostateczność, że na pewno nigdy więcej nie dobrniemy do tych 100. Na pewno tę serię w tym momencie kończymy na 50, ale może się zdarzyć tak, że mi odbije i będziemy sobie to jeszcze kontynuować. Zobaczymy. Póki co sobie usiądź, pogadaj może z córcią. Córcia tutaj zabawa coraz bardziej rośnie, ja się z tego powodu bardzo cieszę. Chciałabym, żeby ci rosła jeszcze bardziej, więc jak zjesz, to może jeszcze będziesz, nie wiem. A zmienimy może kanał? Jest jakiś taki dla ciebie idealny? Programy, romanse, może romanse będą ci się podobać? Bardziej co? Czy to nie ma tutaj wpływu? Bo wiem, że w The Sims dużo szybciej zaspokajali swoją potrzebę zabawy, oglądając kanał taneczny. Że on był bardziej dla nastolatków, dorośli, wiadomości, dzieci dla dzieci, wiadomo. Więc tak mniej więcej to szło. To, to Ci już skasujemy, to też Ci skasuję jednak. Kochana moja, odrabiaj lekcje. Odłóż to wszystko, odrób sobie lekcje. Bo nie pójdziesz do szkoły z nieodrobionymi zajęciami, w sensie pracą domową. Pałę dostaniesz tyle z tego wszystkiego. Okej, myślisz? Myślisz o. Nie pamiętam, jak to dziecko miało na imię. <laughs> Widać, że to wyzwanie jest długo na moim kanale. I w ogóle potem Wam jeszcze pokażę może drzewo genealogiczne, może jesteście zainteresowani. Na koniec serwisu podałoby jakoś przedstawić Wam wszystkie dzieci, które zostały narodzone przez naszą Skarletę w sensie urodzone. Tatusiów może nie, bo z tego co wiem, niektórzy tatusiowie już zdążyli sobie umrzeć. Scarlett, kochanie, może nie zmywaj teraz, tylko pomóż swojej córce. Pomóż przy odrabianiu prac domowej. Bo jak będziecie razem odrabiać, to to dużo szybciej wam pójdzie. I nasza dziewczyna może się jeszcze tak nie spóźni do tej szkoły. Więc pomóż córeczce. Karolinka, teraz potrzebuje Twojej uwagi. Jak nigdy tego nie robiłaś, tak teraz wie. O, jak ja lubię gołych Simów, a to nasza córka nawet jest goła. Pójdzie ci to szybko. O, pójdzie, ludzie. Ona jeszcze o dziewiątej zdąży do szkoły. Czy może nie o dziewiątej? Po dziewiątej. Kurde, to mi się podoba. No tak powinno być zawsze. Kamila Roosevelt przesyła nam życzenia. Kamila coś się stało z jej ubraniem, ponieważ straciła część swojej garderoby. Ej, chyba dobrze strzeliłam, że będzie mniej więcej praca domowa od B. Domowa odrobiona przed koło dziewiątej, przed dziewiątą. Dobra, jestem, dobra. Kochani, jedna taka mała uwaga: w trakcie tego gameplaya muszę Wam ją niestety tutaj podać, ponieważ mamy Orkan Grzegorz, czy jakoś tak, Orkana Grzegorza, w każdym razie wiatry. I ja mam wywietrznik tam za sobą, wy go nie widzicie, ale jest tutaj, w tym pomieszczeniu. I problem polega na tym, że za wieje, i wszystko po prostu słychać. I nie wiem, czy to będzie słychać na gameplayu, czy nie. Może być słychać, bo niestety mikrofon jest centralnie na ten wywietrznik ustawiony, więc jak będzie taki. co jakiś czas, no to wiecie. To, to wina Orkana, więc Orkanu? Orkana? Nie wiem, jak to odmieniać. W sensie u nas było liceum takie, no nieważne. Nieważne. Koniec odrabiania pracy domowej, włączamy tryb życia, Karolina idzie do szkoły, a my idziemy sobie porankować. Albo kogoś zaprosimy do domu, bo ostatnio powiem wam, że chciałam nagrać 100 dzieciaków i pomyślałam sobie, chodźmy do Wlada, Roman romans z wampirem, miłość, Barbara i dupa. Wyszło mi z Simsów. <laughs> I nic się nie nagrało. I nic nie było. Ale widzicie, Kamila straciła swoje ubranie. A ja nie pamiętam, co ona miała na sobie. Będę musiała to sprawdzić, bo ona miała coś fajnego na sobie. I straciła. No, sprzątnij, Scarlet. Sprzątnij, sprzątnij. A skoro już jesteśmy na Scarlet która ma, moi drodzy, trzy dni do zmiany grupy wiekowej, chciałabym Wam powiedzieć, o właściwie to idealnie dorośnie sobie na koniec serii, chciałabym Wam pokazać jej drzewo genealogiczne, które widzę, Jezus Maria, czy ona się w ogóle wczyta tutaj? Chyba nie. Chyba jednak Wam nie pokażę drzewa genealogicznego, bo widzę, że tutaj się już te dzieci nie chcą wczytywać, ale Matko Boska. Dobrze, że to można tak sobie swobodnie przesuwać, nie wyobrażam sobie 50 dzieci mieć urodzonych w The Sims 2, tam chyba tak nie można było. Sprzątasz, A ty to masz jeszcze gdzieś więcej burdelu tego do sprzątania. Scarlet? I to poza domem? Karolino, ucz się... Nie, tfu, obijaj się. Nie, Boże. Lama, lama, lama. Ucz się pilnie. Patrzcie, Scarlet chce mieć barabara. Bara. Chceć, Chceć to móc, moi drodzy. I oczywiście, Scarlet. Nie ma problemu. Barabara bara będzie dla ciebie idealne. Nasza pani listonoszka zostawiła ci już rachunki, które też trzeba opłacić. Tylko sobie pozmywaj. W ogóle nie mogę w to uwierzyć, że ja mam tyle hajsu w tej grze, bo ja zaczynałam od sera i naprawdę nie wpisałam ani jednego kodu, ani żadnej pożyczki na rozrost tym domu dla dzieci, ani nic. A mamy teraz tutaj 147 tysięcy simoleonów, w dom mamy byczy wielki i ogólnie rzecz biorąc, nie wiem jak ja to zrobiłam, ale jestem z siebie dumna. Za całe życie Scarlet, takie mieć hajsu zbierane, tylko znowu Scarlet, no jak jest dwa lata, no to <laughs> wpadałoby zapłać rachunki, ile my mamy tych rachunków bo ja nawet nie wiem i zastanawiam się, kogo byśmy tu zgarnęli do barabnięcia się z kim byśmy się mogli barabnąć z kim my się możemy barabnąć Scarlet zabrała już wszystko ze skrzynki barabnijmy się James Moon, nie nie James Moon, James był ostatnio ja bym się barabnęła z jednym z pierwszych o Joanna włosy straciła Usuwałam jej. A, usuwam te włosy, bo mi się one nie podobały. Z nim nie miałaś dziecka, Aleksander. Ta też jest bez słowia, jednak. Adaś, Adaś umarł, Adaś nie żyje. Skoro umarł, to wiadomo, że nie żyje. Maja ty straciłaś włosy? Boże, a to ja posuwam widzę tutaj dość sporo rzeczy. Hmm, Emilia, Karol, Andrzej, Emil, nie, 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 Adam, Dominik. Marek, też Marek nie, Janek to twoje, twoje dziecko, Janek jest też cudowny Odri, Bartosz o powoli się chyba... O, to jest ojciec, słuchajcie, to jest ojciec Janka, abyście nie wiedzieli, ten Mirek tutaj czarnowłosy. Ale jeszcze tutaj, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dajcie mi facetów. Filip też stracił włosy. Dominika też straciła włosy. Ale już nie będę im tutaj wsadzać, bo to bez sensu jest. Jest tutaj Filip, z którym się nie lubisz. Mateusz, Michał, Janek, ojciec. Janka pamiętam, bo Janek jest ojcem jednej z moich ulubionych Simek. Tutaj Jolanty to było drugie dziecko Scarlet. Ale kurde. Nie wiem. A chodź ty właśnie, chociaż ty nie jesteś może pierwszy. Nie, dobra, Janek, moi drodzy. Zaprosimy Janka do spędzenia czasu na parceli. Wykorzystamy go do zaspokojenia barabowanych potrzeb naszej Skarlet. Tak dziwnie barabowanych, barabara. Bara. Ale już obiecałam sobie, że już nie, bo tutaj jak było ostatnio właśnie w cudownej odry, miałam użyte słowo seks. Jezus, co się działo, kochani, jakby nie wiadomo co. No, ale przecież Barbara to seks, nie? No, ale wiadomo, że. No nie wiem, jak się tam. Jezus, Maria, to wygląda naprawdę przerażająco. I tyle błędów mi wyszło. Nie wiem, co. C Boże, święty. Ja się cieszę, że ja już będę kończyć tego gameplaya, bo. Wiecie, mózg rozsadzony od ilości tutaj błędów, jakie są w The Sims. 4 akurat na tej parceli. menżunasz Mężu nasz. Jesteś spieny, ty mężu. Znaczy nie jesteś naszym mężem, ale wiesz, jo Jolanta Rosła. Nie, Jolanta, nie. Wszystko Łysy. <tłysy> tu łysy, tam Łysa, wszyscy są łysi. Ale ja nie chcę z tobą rozmawiać. Ja chcę z Janem kęte coś tam, coś tam. Ucałuj mu dłonie, Skarlet, jak za starych dobrych czasów. Cześć, cześć! Jonku! Potrzebuję się barabnąć. Miło mi, że tutaj jesteś. Z romantycznych może... Oczaruj go. Nie będziemy drugiego dziecka z nim robić, bo to byłoby złamanie. Słuchajcie, zasad tego wyzwania, oczaruj go po prostu. ma pierścionek, jakby był z kimś hajtnięty. Mówi, ty nie masz żony ani dzieci. Kto was tam wie w sumie, jak jest ten MC Common Center, to to nie wiadomo, czy oni mają dzieci, czy nie mają, ale co to za ścinki. Nie podobają mi się te ścinki w trakcie tego dzisiejszego gameplaya. Nie wiem, czym są spowodowane. Czy tego już oczarowałaś? A, oczarować miałaś go. Pani sprzątająca powinna sobie pójść posprzątać. No właśnie, Janku. Twój nastrój się powinien diametralnie tutaj już odmienić. To jest Janek? Dobrze, ja na niego mówię, żeby nie było. O, Janek, Janek. I teraz tak więcej opcji. Romantyczne. Pochwal, wygląd. Ciekawe, czy będzie chciał po takim czasie. Czy ja muszę się z nim zaprzyjaźniać? I wyjdzie nam niezbyt fajne. Ale co się tak tniesz? Simsy. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Przecież nie ma tutaj dużo ludzi. Jakoś tak ten komputer mój już biedny jest. Po z nim. Biedna, ja mam live'a jeszcze zrobić. To będzie coś, jeżeli w ogóle ten live nam się uda. To ja nie wiem. Ręka nogę mu zgnę ścianie. Będę się mega cieszyć, ale boję się, że wszystko znam. <laughs> Oj, kochani, chyba się nam nie uda, niestety. Chyba Janek nie chce za nami za bardzo się zadawać. Może dlatego, że po nim urodziła Scarlett jeszcze 48 dzieci. <laughs> bądź co, bądź to jednak jest powód do tego, żeby już z nią rozmawiać. Ale, 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 żartuj z siebie, Scarlett. My cię i tak poderwiemy, chłopczyku nasz. Geniusz, on jest geniuszem, wymigaj się zręcznie, tylko kurczę, czemu mi się tak to tutaj. Hmm. Nie wiem sama powiem wam szczerze. Czy ja coś w opcjach gry takiego ustawiłam, żeby to tak miało chodzić? Pozwólcie, że sobie sprawdzę. Pełno ekranowe, wysoka, średnia, niska światła. Eee, oświetlenie średnie wygładzanie krawędzi dajmy niskie no i teraz powinno być lepiej, zobaczymy w każdym razie, just go away no na pewno nie flirtuj, obejmij no tak nie wiem, czy będzie chciał, zabawne, żartuj o politykach, Scarlett do niego jeszcze coś zabawnych zapytaj o zawód on jest bardzo flirciarski, może zechce o, widzisz jednak jeszcze Twój urok działa na facetów. Rozmawiaj o zainteresowaniach. Czy coś jeszcze możemy tutaj zrobić? Kurde, mać. Dobrze, że nie mówię brzydko. Zabawne żartuj o modzie. Oj, coraz lepiej wam idą te nastrójniki. Obejmij go jeszcze raz. Kiedyś się barabnęliście, więc nie powinno tutaj być większego problemu, Scarlet. Jeszcze pochwalisz wygląd. I czy coś jeszcze byśmy tutaj porobili? Wymień się numerami, popraw humor. Może mu humor trzeba poprawić, bo coś jest nie tak. No Scarlet, no gdzie? Ty i stały związek, uwodzicielska poza. Chciałabym zakończyć w ogóle ten dzisiejszy odcinek barabnięciem się. Jeszcze coś z romantycznych. A jak machniemy pocałuj, to będzie już za dużo? A no może ucałuj mu dłonie najpierw, nie? Nie machnijmy tak od razu pocałuj, bo to nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Ale możemy wręczyć mu jeszcze róże. Tak teoretycznie rzecz biorąc, możesz się zapytać, co u waszej córki Jolanty, bo nie widziałeś się z nią od momentu, kiedy Jolanta się wyprowadziła. Patrzcie, jak poszło. Banalnie. Z romantycznych może teraz go pocałuj. Jesteś pobudzona, a nie flirciarska. Już się zmienił twój nastrój, ale jest pocałunek. Jest pocałunek. Trzeba uwiecznić. Pocałunek z Jankiem, ojcem drugiego dziecka. Mianowicie Jolanty. Ciekawe, jak wygląda kolejna taka Jolanta z ich mieszanki. Ale nie będziemy robić, bo to jest łamanie. Łamanie zasad. Wykonany przez siebie rzut gdzieś tam znajdę. Ale mieliśmy się barabnąć. Idziemy się barabnąć. Ty się nie, barobo, nie barabowałeś, nie? A nie możesz się z nim barabnąć? Jak to? Jeszcze nie? Słodka gadka. Ja jeszcze nie możecie się barabnąć? O! Nie wiem, co się dzieje w ogóle mi dzisiaj z tymi stoma dzieciakami, ale strasznie to chodzi. Jak krew z nosa. Ostatnio było wszystko dobrze, a teraz, nie wiem, przycinają mi się te Simsy. Karolina dziś skończyła szkołę. Możesz jeszcze pochwalić mu wygląd? On sobie idzie? Uciekł! On już jest mądry! On już wie, że nie ma co się barabować ze Scarlet. Przeciągnij się. No. No, niestety, kochani. Zapisano kolejny login błędów. Tych błędów mamy tutaj mnóstwo, widzę. MC Command Center. czy można je jakoś, za, jakoś tam ogarnąć, nie? Naprawić? To wiesz, co oglądaj? sobie film z mamą. Masakro północy 3. Skarlet chodź. Nie chciał się barabnąć, to spędzicie sobie razem czas, a ty jesteś bardzo spięta, więc żebyś czasem mi nie umarła i w ogóle żebyśmy się z tobą nie pożegnali, bo ja cię bardzo lubię. To sobie pooglądacie razem telewizję. Jest pomysł, jest pomysł. Przyjemne spożyteczne. Znaczy, telewizję może nie do końca, a film. Skarlet. Mało mam przestrzeni i oddechu czy czegoś tam, Jezus, jeszcze ona tak chodzi. Rozluźnij się, Karolina. Jak obejrzesz sobie film z mamuśką. Masakra o północy cię powinna w ogóle rozluźnić. Jeszcze sobie pogadacie z mamą. Coś by wypadało tutaj, ja wiem. Skrzycz narzekaj na problemy. Opowiedz mamie, co się stało w ogóle w tej szkole, że ty tam nie chcesz chodzić, że cię jest złe i ogólnie. I zostańcie najlepszymi przyjaciółmi z mamuśką. A my możemy sobie poglądać masakrę o północy 3. Trochę chyba piła, nie? Czy to nie jest piła? Maruś na temat ciszy nocnej. O, fajnie. Możesz pomarudzić na temat ciszy nocnej. A czemu wy się zamieniacie? Oskar rozwile. Okej. Okay. O, widzę, że Scarlet nie ma z tobą dyskusji na temat ciszy nocnej. Kłóć się o ciszę nocną, no, przyjazne. Nie wiem, maruć entuzjazmuj się, wampiram. Ja poentuzjazmuj się, ale wolałabym, żebyście sobie mm, usiadły i rozmawiały tutaj. Bo jednak, tak na stojące telewizję oglądać, to chyba nie jest zbyt mądre. Jezus, Maria. Psychodeliczne, strasznie to. Chyba, że to nie jest piła. Może jakieś inne coś. O, idzie zaraz go coś zeżre. W dupsko ugryzie i skończy się zabawa, imprezowanie studenciaków. <grystanie> Króliczek, o matko boska. mam <grystanie> te filmy, nie oglądałam ich jakoś tak specjalnie. Mam ten pakiet z kinem, ale jakoś tak przypadkiem. Wykrzycz zakazane słowa Simce o imieniu Scarlet, rób zabawne miny, a nie zostałyście najlepszymi przyjaciółkami? Nie, bo to wymaga wstania, tu nie zostawajcie natomiast możemy sobie jeszcze tutaj zrobić patrz chmury, nie zachowuj się niesmacznie, działania um, bo to chyba tak w tę stronę Karoliną zapytaj jak minął dzień swojej mamy Jest, jeszcze jesteś bardzo spięta na skraju wytrzymałości co byś chciała sobie zrobić wpadnij w histerię możesz wpaść w sumie w histerię jak masz ochotę, o wpadaj w histerię Karolina Pokaż nam wszystkim, jak wpadniesz w histerię coś z tym stanie. Myślę, że kontrolowanie emocji tutaj nam spada. No, nie co to ma być. Trochę sobie pokrzyczysz, pomachasz rękami. Moje życie jest złe! Jest mi tak przykro! Aż się uderzyłam w kolano, Owaj. Znowu się czegoś naćpałam, kochani. Znowu będzie naćpany gameplay. <gryzł> dobra, żartuję, żartuję. Biegaj, by oczyścić umysł, działania, Wykrzyć zakazane słowa, wpadnie w histerię. Co byś chciała? Weź kąpiel z dodatkami. Ej, 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 nie rób takich pierdółek. Weź sobie kąpiel z dodatkami, z płatkami, róż. To ma być tak? Z dodatkiem. Dobra, to idź, z płatkami, róż sobie, weźmiesz kąpiel. Scarlet cały dzień chce nam iść do komputera. Przy czym mnie to nie bardzo odpowiada, wolałabym, żebyś ty sobie skorzystała. I wypadałoby coś powoli ogarniać nam do jedzenia, ale że jesteście we dwie, to sobie po prostu wyciągniemy klopsa wczorajszego, dajmy go na stół, może o, da się go dać na stół? Na pewno się da go dać na stół. Klops na środku, raz, i dziewczyny sobie go zjecie. Ty sobie weź porcję, Ty natomiast, ty młoda ma. Musisz jeszcze skorzystać z kibelka, więc trochę w nieodpowiedniej kolejności, ale skorzystasz i też klops po włosku czeka na Ciebie tutaj, żebyś sobie zjadła, weź sobie porcję. Widzisz, skarleciu? Skarlecia i idzie. Dziewczyny tutaj ploteczki i komplementy już sobie rzucają, a ja będę powoli się z Wami żegnać. Nie wiem, ile wyjdzie tego gameplaya, ale już patrzę na godzinę. Czas mnie goni, ponieważ miałam jeszcze live'a zrobić. <grymne> Więc 100 dzieciaków się zakończy w tym oto momencie. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało i że będzie fajnie. Dziękuję Wam oczywiście za uwagę. Pamiętajcie o wszystkich linkach, które znajdziecie w opisie i widzimy się w następnym gameplayu. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!